Ogarnijcie tych nazistów! Straszą mi córeczkę! Zacznijmy od tego, że pochodzę z Niemiec i na terenie całego kraju porozmieszczane są muzea nazizmu. Mają one na celu przypominać nam o horrorze, który miał miejsce w przeszłości i informować odwiedzających o tym, co wydarzyło się w określonym regionie Niemiec. Któregoś dnia odwiedzałem jedno z nich, gdy nagle usłyszałem dziecięcy płacz. I nie mam na myśli niemowlaka, tylko zwykłe, małe dziecko. Sądząc po płaczu, bąbelek wydawał się naprawdę zaniepokojony. Chwilę później wycie dziecka zagłuszyły krzyki jego rozwydrzenej mamuśki, która narzekała na to, że film o nazistach nie jest przyjazny dzieciom. Po pierwsze, w tych muzeach jest niezwykle cicho. Po drugie, nie są przeznaczone dla dzieci i nigdy nie były. Ich celem jest ukazanie brutalnej prawdy poprzez nieokrojone, brutalne zdjęcia i filmy. Wychodząc z takiego muzeum, większość dorosłych pozostaje bez słowa, a od niektórych obrazów wywraca się żołądek. Bardzo mi przykro, że film zaniepokoił pani dziecko, przepraszała pracownica muzeum. Przed odwiedzeniem naszej placówki zaleca się ukończenie 14 lat. To jak według pani moja córeczka ma się nauczyć historii? Wypaliła oburzona mamuśka. Biorąc pod uwagę, że ten dzieciak miał maksymalnie 3 lata, to pewnie każdy inny sposób byłby lepszy. Najłatwiej byłoby z nim o tym porozmawiać, zamiast zaciągać je do muzeum, które nie jest przeznaczone dla dzieci. Jest tak nawet napisane na ich stronie internetowej. Najbardziej interesującą częścią całego tego cyrku był moment, w którym rozkapryszona Grażyna stwierdziła, że powinni byli to ucenzurować. Pochłonięty wydarzeniami obróciłem się, żeby zobaczyć, o co chodzi, i natychmiast poczułem się beznadziejnie. Film przedstawiał stosy martwych, wygłodzonych, nagich ciał, znalezionych w obozach koncentracyjnych. Samo patrzenie na to jest przerażające, a ta idiotka skarżyła się na widoczne genitalia. Jestem przekonany, że dzieciak płakał z powodu patrzenia na ogólny obraz śmierci i terroru, a nie z powodu widocznych przyrodzeń. Pracowniczka wyglądała na zszokowaną. Najwyraźniej nigdy wcześniej nie słyszała podobnej skargi. Zdezorientowana zaproponowała zwrot pieniędzy za bilet, na co rozkapryszona mamuśka ze złością się zgodziła. Niektórzy ludzie mają nieźle poprzestawiane w bani. Rozwydrzony dzieciak okrada pracownicę socjalną. Wydarzyło się to około 5 lat temu, kiedy byłam świeżo upieczoną pracownicą socjalną. Możecie mnie za to zlinczować, ale już tego nie robię. Istny koszmar. To był ciężki poranek i krótko mówiąc byłam pokryta śliną i wymiocinami. Na szczęście, zgodnie z dość standardową praktyką, trzymałam w samochodzie zapasowe ciuchy. Co prawda miałam się w co przebrać, ale czułam się okropnie i chciałam dodatkowo wziąć prysznic. Zjadłam więc wczesny lunch i poszłam na siłownię w pobliżu biura, aby się ogarnąć. Wzięłam prysznic, zawinęłam włosy w ręcznikowy turban i poszłam z powrotem do szafek. Przebieralnia była pusta, z wyjątkiem jednego dzieciaka, chłopca w wieku 8-9 lat. Wydało mi się to dziwne, że był sam, ale założyłam, że jego mama musiała znajdować się w jedynej zajętej kabinie, więc nie myślałam o tym za dużo. Uśmiechnęłam się do niego na przywitanie i podeszłam bliżej szafki, żeby zabrać z niej rzeczy na przebranie. W tym momencie chłopak spojrzał na mnie, wskazał na mój turban i zapytał: co to jest? O, to ręcznikowy turban. Całkiem fajny, co? Trzyma się lepiej niż zwykły ręcznik. Odpowiedziałam. Fajne, stwierdził chłopiec i zaczął sięgać w kierunku mojej głowy. Przepraszam, ale co ty robisz? Chcę go zobaczyć z bliska. Przykro mi, ale go używam. Zdążyłam się już przyzwyczaić do tego, że dzieci zawsze zachowują się odrobinę nieodpowiednio. Jednym z moich obowiązków jest sprawienie, żeby to do nich dotarło, ale nie spodziewałam się tego w tym wypadku. Chłopak wyglądał na trochę wkurzonego, ale ostatecznie wrócił do gapienia się w telefon. Ubrałam się szybko, a następnie podeszłam do lustra i zdjęłam turban, żeby wysuszyć włosy. Starałam się to zrobić jak najdokładniej, gdy nagle kątem oka zauważyłam, że dzieciak znów podchodzi do lustra, a potem po prostu odchodzi. Nie zastanawiałam się jednak nad tym i dokończyłam suszenie. Kiedy wyłączyłam suszarkę i chciałam sięgnąć po swój turban, okazało się, że zniknął. Od razu wiedziałam, kto za tym stoi. Odwróciłam się w stronę chłopaka i zaczęłam piorunować go wzrokiem. Dzieciak zrobił się wyraźnie czerwony, ale mimo to nadal wpatrywał się w ekran telefonu, próbując mnie ignorować. Starałam się zachować spokój, ale Chryste, zostałam opluta i obrzygana. A teraz jeszcze ktoś ukradł mój ręcznikowy turban. Szybkim krokiem podeszłam do chłopaka i głosem świadczącym o tym, że mam już tego wszystkiego po dziurki w nosie, powiedziałam: proszę, oddaj mi mój turban, ale już. Chłopak zrobił się jeszcze bardziej czerwony i wciąż unikając mojego wzroku wymamrotał, że go nie wziął. Nie chciało mi się użerać z tym gówniarzem, dlatego podeszłam do zajętej kabiny i zapukałam. Przepraszam, czy ten chłopak tutaj to pani syn? Co? Odpowiedziała z irytacją rozwydrzona mamuśka, otwierając drzwi. Czy to pani syn? Tak się składa, że zabrał on mój ręcznikowy turban. Prosiłam, żeby go zwrócił, ale nie chce tego zrobić. Proszę mu powiedzieć, żeby oddał mi moją własność, a ja nie poinformuję personelu siłowni o tym zajściu. Czym do cholery jest ręcznikowy turban? Zapytała kobieta. Zaczęłam wyjaśniać, ale ubiegł mnie jej rozkapryszony bachor. To ręcznik do włosów, który trzyma się lepiej niż zwykły ręcznik, wykrzyczał zadowolony z siebie. Spojrzałyśmy na niego pytająco, po czym mamuśka znów zwróciła się do mnie. Okej, to czego od nas chcesz? Chciałabym odzyskać mój turban, powtórzyłam, starając się zachować spokój. Cóż, tak się składa, że mój synek nigdy by nikogo nie okradł. Musiałaś go zgubić. Następnym razem lepiej uważaj z takimi bezpodstawnymi oskarżeniami. W takim razie pani syn nie będzie miał problemu z opróżnieniem torby, prawda? Jeśli go zabrał, to mi go po prostu odda, a jeśli się pomyliłam, to przeproszę. Rozwydrzona wiedźma spojrzała na swojego bąbelka, który bez wątpienia był winny, i powiedziała: nie bądź głupia, nie pozwolę ci grzebać w jego rzeczach, jakby był jakimś złodziejem. Popatrz na siebie, nękasz małego chłopca w szatni. Nie proszę o dotykanie czegokolwiek, wyjaśniłam, robiąc wdech i próbując zachować spokój. Proszę, żeby przejrzała pani torbę swojego dziecka w poszukiwaniu mojego turbanu. To wszystko. Jeśli nie chce pani tego zrobić, pójdę z tym do personelu i poproszę, żeby załatwili sprawę. Wiem, że chodziło o zwykły turban, ale kradzież to kradzież. Poza tym był różowy i uroczy, więc nie zamierzałam go nikomu oddawać. Więc teraz mi grozisz? Oburzyła się rozwydrzona baba. Potrafiłam rozpoznać błędne koło z kilometra, dlatego po prostu podeszłam do drzwi, wychyliłam się i zawołałam kogoś, żeby przyszedł i to ogarnął. O co chodzi? Zapytał trener, który zjawił się na miejscu. Mężczyzna mierzył wzrokiem naszą trójkę, dzieciak wrócił do uporczywego gapienia się w telefon, a mamuśka stanęła pomiędzy nami i zaczęła swój wykład. Ta szalona zdzira nęka mojego synka i próbuje przeszukać jego torbę. Trzeba ją stąd jak najszybciej wyrzucić. Trzeba... To nie tak, przerwała mi wypociny. Jej syn zabrał mój ręcznikowy turban i chciałabym, żeby mi go oddał. W porządku, kolego, może ty nam opowiesz, co się stało. Trener zwrócił się do dzieciaka. Zabrałeś ręcznik tej pani? Chłopak wybełkotał coś o tym, że musiałam go zgubić, a jego matka natychmiast wykorzystała okazję i dołożyła swoje 3 grosze. Widzi pan? Nie zabrał go. Proszę na niego spojrzeć. Jest tak przerażony, że ledwo może cokolwiek powiedzieć. Następnie kobieta nachyliła się nad nim i przytuliła go, mówiąc, że wszystko będzie dobrze i nie pozwoli mi uciec od odpowiedzialności. Wszystko oczywiście z przesadnym dramatyzmem. W międzyczasie ja wyjaśniłam trenerowi całe zajście i przekonałam go do sprawdzenia torby dzieciaka. Rozwydrzony chłopak zaczął wyć na całą siłownię, a jego matka zarzuciła nam nękanie. Trener wyglądał na zakłopotanego, ale stwierdził, że to jedyny sposób, w jaki można rozwiązać tę sytuację. Rozwydrzona mamuśka, czując nadciągającą porażkę, wstała i próbowała przepchnąć się do wyjścia, ale pomieszczenie było na tyle małe, że jej się to nie udało. Kobieta zaczęła przeklinać i rzuciła w naszą stronę torbę swojego dzieciaka, mówiąc: w porządku, szukajcie sobie. Mój syn niczego nie zabrał, a gdy okaże się, że mam rację, to macie ją stąd natychmiast wyrzucić, przeprosić nas i wezwać kierownika. Trener przeszukał torbę przy akompaniamencie ryczącego dziecka i oczywiście znalazł w niej mokry, różowy ręcznik. Wziął go do rąk i przez chwilę się na niego patrzył, a w tym czasie zapłakany bachor wypluwał płuca i bezskutecznie próbował go dosięgnąć. Tak więc, czy to pani własność? Zgadza się, dziękuję za pomoc. Wepchnęłam upragniony turban do torby i wyjęłam z niej kluczyki oraz smycz z identyfikatorem. Kiedy zakładałam ją na szyję, coś wyraźnie kliknęło w głowie rozwydrzanej kobiety. Najwidoczniej połączyła kropki i zrozumiała, że to identyfikator pracownika socjalnego. Momentalnie wyrwała torbę z rąk trenera, szarpnęła swojego syna za rękę i uciekła z pokoju. Pracownik siłowni wyglądał na zdezorientowanego. Wyjaśniłam, że najwidoczniej musiała być po prostu zawstydzona faktem, że jej syn ukradł moją własność. Prawda jest jednak taka, że ta idiotka zdała sobie sprawę, na czym polega moja praca i że nakryłam jej syna na opuszczaniu zajęć i kradnięciu różowych turbanów.